Na dzisiejszym filmie porównam zapach firmy Armaf, Takhim, Purhom z Bleu de Chanel. Akurat nie mam wody toaletowej, tylko mam wodę perfumowaną. Tak czy siak, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie producenta i na innych stronach porównujących nuty zapachowe, Armaf Takhim ma bardzo zbliżone nuty do Chanel, Bleu de Chanel, ale wody toaletowej. Teraz tak, no wiemy, że woda perfumowana ma lekko zmieniony skład, jest bardziej drzewna. Postaram się to porównać. Wydaje mi się, że chyba jednak będzie bliżej wody perfumowanej niż na wody toaletowej, jak piszą na internecie, ale to zaraz opowiem. Tak, Armaf Takhim, no zrobię unboxing i potem sobie porównamy z Bleu de Chanel. Najpierw pokażę, jak wygląda opakowanie, jest naprawdę fajne. Tak jak wszystkie opakowania, to jest takie ruszające się, zresztą to widać. Tutaj nic nie ma, typowy. Tu też nic nie ma, a miałem wrażenie, że gdzieś coś było. To jest znowu batch 2020, ale to nie ma znaczenia jednak, bo rano obsiknąłem się tym, jak kręciłem filmik. Już mija 10 godzin ponad. I cały czas bardzo dobrze czuję tego Armafa, który sobie odłożyłem już, bo sobie zostawiam go w domu. Który to był? A tak, Club de Nuit Intense, Man Intense. Ten drugi Armaf, który też kręciłem wcześniej, Le Parfait, też trzyma. Tylko nie przypasowało mi to, że jest aż tak bardzo poważny, bo szukam czegoś rześkiego, a nie czegoś poważniejszego, więc sobie zostawiłem ten rześki, czyli Club de Nuit. Dobra, porównamy tego Armafa, Takhim. Z tyłu jest opakowanie pokazane. Dobra, będę robił unboxing. Pewnie z przodu trzeba zacząć. Korek jest magnetyczny, już to chciałem sprawdzić. Ciężko się wysuwa. Jest coś zablokowane. Zaraz tu kurde. Nie muszę mówić, że jest buteleczka naprawdę fajna. Wszystko ma teksturę prawie jak skóra. Made in France. Nie wiedziałem, że we Francji. O, to ja. Pozdro 600. Dobra. To ma chyba symbolizować jakąś, kurczę, zapalniczkę albo coś z takiego staroświeckiego, tak siak. Ten koreczek nie jest aż tak bardzo magnetyczny, ale nie jest zły. Ciekawe, czy skakuje w drugą, tak, w drugą opcję, bo nie wiem, czy wiecie, ale Bleu de Chanel, jeżeli to jest Bleu de Chanel, jeżeli mi się nie pomyliło z Savage'em, jeszcze to sprawdzę. Tak, słuchajcie. Nie, to w Savage'u jest. Można rozpoznać oryginał na zasadzie Savage'a. Jak ktoś ma Savage'a, ja mam. Jeżeli się otworzy z tej strony i się próbuje zamknąć, no to się zamknie. Ale jeżeli by się... Kurde, jakie to jest mocne. A jeżeli by się odwróciło korek w Savage'u i przytknęło, to będzie odpychany. W ten sposób można rozpoznać oryginalną buteleczkę Savage'a od podrobionej. Tego im się nie udało jeszcze zrobić dobrze, bo tam jest... Chyba Chińczycy zapomnieli, że magnesy mają dwa bieguny i tam jest w Savage'u oryginalnym jest tak zrobione, że
jak się źle włoży, to dwa bieguny się odpychają, czyli się, wiecie, północ z północą będzie się odpychało. Więc nie można wtedy korka założyć. Tutaj tego nie ma. W Bleu de Chanel też nie ma. Tak czy siak, ten magnes jest bardzo słaby w porównaniu do Bleu de Chanel. Ale za samą buteleczkę dałbym dużo punktów. Czy to się podnosi? Nie. Dobra. Przyknę się. Tylko tym razem tutaj. I przyknę się też przy okazji tym. Ble. Ble. Dobra, opowiem wam wrażenia. Ble, ten mój przynajmniej Eau de Parfum jest, zaczyna się bardziej mrocznie, drzewnie, trochę cierpko, czyli cedrem, a ten Takhim po psiknięciu, kurczę, jedyne co czułem to strasznie dużo cytryn i grejpfrutu. Czyli zupełnie inaczej, być może woda toaletowa Bleu de Chanel ma podobne otwarcie. Może ta woda perfumowana, dlatego od razu tak drzewnie zajeżdża. No. Na razie czuję, że jest strasznie cytrusowa mieszanka tego Takhim. Przypomina trochę tego Armafa Club de Nuit, ale nie aż tak. Club de Nuit był bardziej rześki. Ale to jeszcze porównamy, jak wyminie trochę czasu i dam znać. Potem dokręcę. Więc na razie wyczuwać można nuty cytrusowe i trochę imbiru i mięty zaczyna wchodzić. Gałka muszkatołowa, zawsze zapominam, jak pachnie. Bardziej przyprawowo pewnie. No na razie tu przypraw nie czuję. W porównaniu do wody perfumowanej Bleu de Chanel temu dałbym 9, a temu 5. No bo ma inne otwarcie, zbyt rześkie. Dobra, to by było na razie tyle. Potem jeszcze dam znać, jak się rozwijał. Dokręcę filmik. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak, wracając po jakimś czasie określonym, już wiem mniej więcej, jak się rozwijają te zapachy. Trochę się statyw huśta, za co przepraszam. Tak czy siak, Bleu de Chanel, tak jak mówiłem, czuć cały czas drzewnie, w miarę poważnie. A tego Takhim trochę się zmienił od tamtej pory. I w pewnym sensie przypomina Bleu de Chanel wodę toaletową, bo akurat miałem też okazję nią kiedyś tam psiknąć. Ale nie jest to jakiś zapach, który by urywał głowę albo zwracał uwagę na siebie. Znacznie lepszy byłby Bleu de Chanel woda toaletowa. Ale wiadomo, ten też kosztuje około 80 zł. A woda toaletowa kosztuje około 550 zł. Więc jest duża różnica cenowa. Dla niektórych to jak najbardziej starczy, bo to jest... Jeszcze sobie teraz porównuję. Nie jest aż tak zły, chociaż gdybym miał wybierać na co dzień, to bym wolał tego Club de Nuit, który całkiem fajnie cały czas pachnie. To by było na tyle i dziękuję Państwu za uwagę.